Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 189. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Słyszeliście może o mięśniach dna miednicy? Tak się składa, że w świecie zdrowia mówi się o nich coraz więcej, bo okazuje się, że ich ćwiczenie to podstawa dbania o kobiece zdrowie. Uroginekologia, o której dzisiaj porozmawiamy, to dziedzina fizjoterapii, która zajmuje się właśnie zdrowiem dna miednicy. Ja zaprosiłam do siebie jak zawsze ekspertkę w temacie, tym razem jest to Gosia Włodarczyk, znana w sieci jako pani fizjotrener. Porozmawiamy o najpowszechniejszych kobiecych dolegliwościach, poznamy ich przyczynę, a także lifestyle'owe zmiany, które każda z nas może wprowadzić od zaraz. Jest to odcinek nie tylko dla kobiet zmagających się z bolesnymi miesiączkami czy nietrzymaniem moczu, bo dowiemy się też na przykład, dlaczego nie należy robić brzuszków ani kichać w łazience. Także zapewniam Was, że ta wiedza przyda się każdej kobiecie i jeśli chcecie dowiedzieć się, jak dbać o mięśnie dna miednicy, zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z panią fizjotrener. Cześć Gosia. Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i powiem Ci szczerze, że pomimo, że ja od lat interesuję się szeroko pojętym zdrowiem, to trochę wstyd mi przyznać, chociaż z drugiej strony, dlaczego miał być mi wstyd, człowiek się uczy całe życie, że o pojęciu zdrowia uroginekologicznego nie słyszałam do parę miesięcy temu. I co prawda takie hasło jak dno miednicy obiło mi się o uszy, ale do tego myślę jeszcze dojdziemy za chwilę. Tak, to czym Ty się zajmujesz jest nadal dosyć dużą niszą, a okazuje się, że to chyba jest bardzo ważny aspekt naszego zdrowia, szczególnie zdrowia kobiet. Uroginekologia jest bardzo młodą dziedziną w Polsce i ja się w ogóle tobie nie dziwię, że ty o tym nie wiedziałaś i nie słyszałaś i w ogóle jeżeli ktoś dowiedział się teraz po tym podcaście, to w ogóle nie miejcie pretensji do siebie, bo to jest młoda dziedzina i faktycznie można powiedzieć, że nisza, bo to jest taki malutki odręb fizjoterapii. Ja skończyłam fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym i potem sobie zrobiłam taką jakby specjalizację, można to powiedzieć, ale po prostu wybrałam, że będę pracować w uroginekologii, czyli po prostu z dnem miednicy, z miednicą kobiet, z takim zdrowiem uroginekologicznym. I to powstało naprawdę niedawno, to właśnie dużo też do mnie obserwatorek pisze, że o, dlaczego ja nie wiedziałam o tym 5 lat temu, ale popełniłam błąd, mogłam zrobić inaczej. No okej, nie miejmy do siebie pretensji, że nie wiedzieliśmy, ale po prostu już zacznijmy od dzisiaj dbać o siebie, o swoje zdrowie uroginekologiczne. Czy mogłabyś nam powiedzieć, jaka jest definicja uroginekologii? Bo tak, od takiej strony bardziej, nie mówię, że formalnej definicji, tylko żebyśmy w ogóle na start wiedziały przede wszystkim, czym ona się zajmuje i dlaczego warto się tym zainteresować. Fizjoterapia uroginekologiczna, to zacznijmy od tego, że fizjoterapeuta zajmuje się poprawą funkcji mięśni, funkcji, tak? Czyli zajmujemy się tym, że po prostu jeżeli coś nie działa, to żeby zaczęło lepiej działać, ale na przykład jakby wspomagamy leczenie w jakichś chorobach, czy po prostu jakieś zaburzenia. I tym się zajmuje fizjoterapia. A uroginekologia to jest takie połączenie, bo przecież tak naprawdę to urolog to jest lekarz, który zajmuje się cewką moczową, pęcherzem moczowym, układem moczowym, a ginekolog to pochwą, macicą, a tak naprawdę one leżą obok siebie, one się troszeczkę tak nawet dotykają w tym naszej miednicy. I fizjoterapia uroginekologiczna, ona łączy to wszystko, tą całą miednicę, to wszystko, co tam jest w środku i nie tylko, bo też zajmujemy się jamą brzucha i wszystkim, co się jakby jest dookoła miednicy. Fizjoterapia uroginekologiczna, więc można powiedzieć, że zajmuje się wszystkim, całym obszarem miednicy i brzucha, bo to też wpływa na miednicę. I zarówno tym układem moczowym, jak i tą strefą pochwa, macica, jak i również właśnie tą strefą odbytnica i te okolice, czyli po prostu wszystko, co jest w miednicy. Ale wiesz co, istnieje cała grupa różnych objawów i dolegliwości, z którymi my
zmagamy się na co dzień. Mówię głównie w imieniu kobiet, bo też chyba głównie zajmujesz się... Ja się zajmuję kobietami, tak, ale właśnie to kobietami. Też tak pomyślałam, że muszę podkreślić, że fizjoterapeuci uroginekologiczni zajmują się też mężczyznami. Okej. Okay, i dziećmi, jeżeli mają takie potrzeby. To dzisiaj raczej fokus na kobiety, w takim razie. Ja akurat nie mówię do końca w swoim imieniu, bo na szczęście nie mam zbyt wielu tego typu dolegliwości, ale tak jak powiedziałam, właśnie istnieje cała taka grupa różnych objawów i nie wiem, pozbawiających nas dyskomfortu na co dzień, tak naprawdę dolegliwości, które mamy jako kobiety przez lata, czasami przez całe życie, na co dzień one nam doskwierają i nam się wydaje, że tak to już po prostu jest, typu bolesne miesiączki, ale pewnie tych rzeczy jest więcej, więc jestem ciekawa właśnie, co to są za dolegliwości i czy właśnie uroginekologia jest tą dziedziną, która może nam ulżyć. Tak, ja myślę, że są takie trzy największe grupy problemów, gdzie po prostu myślimy, że wszystko z nami ok, a tak naprawdę to jest praca dla fizjoterapeuty uroginekologicznego. Pierwsza grupa to właśnie bolesne miesiączki. Gdzieś się utarło, że miesiączka to może boleć, że to jest ok, że możemy sobie przecież tam parę dni w miesiącu pocierpieć, że minie, jak urodzimy dziecko, a przecież teraz rodzimy coraz później, no to trudno, cierp 25 lat, ale, ale po prostu tak trzeba. Natomiast absolutnie można po prostu pójść do fizjoterapeutki i po prostu dostać jakieś ćwiczenia, terapię manualną i w większości przypadków naprawdę cuda po prostu. Po kilku miesiącach, po kilku wizytach, po miesiącu pacjentki mówią, ja nie czuję, kiedy przychodzi miesiączka. Po prostu nie czuję w ogóle, to normalnie po prostu takie same dni jak każde inne. Kolejna rzecz, którą po prostu myślimy, że to jest norma, to bolesne stosunki seksualne. Często kobiety boli stosunek seksualny podczas wprowadzania penisa, czyli na początku stosunku, albo gdzieś w jakiejś pozycji, że w ogóle coś wykluczają, ograniczają, albo na przykład są jakieś dni w miesiącu, kiedy nie współżyją, bo je wtedy boli. To nie jest okej. To absolutnie też się na to nie zgadzamy, żeby nas coś bolało, albo na przykład... znaczy ja mogę wieloma przykładami moich pacjentek jakby się posłużyć z gabinetu, które po prostu mają mi... Bo jejku, takie historie, po prostu... Takie, gdzieś tam się nam w głowie tworzą jakieś takie sytuacje, że no skoro ja nie mogę, no to nie będę wcale, to coś tam, że na pewno to coś ze mną jest nie tak. Absolutnie nie, bo to są takie zespoły, jakieś tam zaburzenia, które gdzieś tam mamy predyspozycję do tego i na przykład tryb życia, czy po prostu jakieś sytuacje w naszym życiu powodują, że to się rozwinie u nas i absolutnie można z tym sobie poradzić. Naprawdę fizjoterapeuta pomoże. I kolejna rzecz, to uwaga, uważam, że jest... najbardziej popularna i najbardziej bagatelizowana? Częste sikanie. I... O, dzień dobry. To może jednak to mnie też dotyczy. Słucham. No właśnie, widzisz. To jest tak, że po prostu na pewno kojarzysz, albo może to ty jesteś taką osobą w towarzystwie, że a, to mały pęcherz ma, ona ciągle chodzi sika, to jest właśnie, jeżeli gdzieś jadą wszyscy w grupie na wycieczkę, albo gdzieś są na imprezie, no to ta wiadomo, że będzie chodziła często siku, ha, 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 w śmiechy. Natomiast to nie jest okej, żeby często robić siku, no bo dobrze by było pójść do urologa, żeby sprawdził na przykład w badaniu USG, jakie wielkości mamy ten pęcherz. Ale tak naprawdę nasz pęcherz może się wypełnić aż do litra. Wyobraź sobie, Karolina, jaki to jest rozmiar? Tak. To jest 5 kubków herbaty. To jest tak dużo. I teraz pomyślmy sobie, jak chodzimy często do toalety, to ile my tego siku robimy? Czy my jesteśmy w stanie wysikać taką szklankę 400 ml? Powinnyśmy. Tyle powinno wyglądać taka jednorazowe oddanie moczu. Właśnie powinno mieć taką objętość 350-400 ml. A takie osoby, które często chodzą, to sikają po 100 ml. One często chodzą, zaburzają cały proces mikcji, bo to jest naprawdę bardzo skomplikowany proces. Jeżeli często chodzimy siku, no też będziemy wkładać wysiłek w to wypróżnienie, no bo trzeba będzie trochę popchnąć, trochę włożyć wysiłku, napiąć mięśnie, co też jest bardzo niezdrowe i może spowodować obniżenie narządu pęcherza. Więc staramy się tego nie robić. No i wtedy też nasz pęcherz docelowo później się obkurczy, no bo już jak on nigdy nie rozciągał się do tej takiej swojej naturalnej objętości, więc z czasem on będzie coraz mniejszy, więc jak sikasz często, to będziesz sikać coraz częściej. Więc trzeba po prostu przerwać to błędne koło częstego sikania. I fizjoterapeuta co z tym może zrobić? Po prostu uczy tej właśnie kontroli mięśni. Tak, bo czemu my, bo my mam wrażenie, że pacjentki po prostu nie ufają
mają do końca sobie. Mhm. One tak często chodzą siku, myślą, Boże, bo jak się teraz nie wysikam, to chyba się posikam. Jakby, a jeżeli trenujesz mięsień na miednicy, ufasz sobie, jakby znasz ich sprawność, pracujesz nad tym i też wyciszasz cały układ nerwowy, bo osoby, które są zestresowane, które mają bardzo taki przebodźcowany, współczulny układ nerwowy, to one no, automatycznie przez to właśnie też będą sikały częściej, bo to jest taki stres dla organizmu, a w stresie sikamy częściej. Jeżeli to jest przewlekłe, no to właśnie to jest częste. No oczywiście też mamy całą gamę różnych chorób pęcherza, na przykład jak pęcherz nadreaktywny, ale to już jest choroba, którą też leczymy i to też się zajmuje fizjoterapeuta, urolog takimi rzeczami. No w każdym razie to nie jest okej. Okay. I od razu powiem, że normalnie, zdrowo oddajemy mocz 6-8 razy na dobę, w nocy wcale albo raz, przy tym pijemy normalnie, czyli nie to, że ja wypijam dwie szklanki herbaty dziennie albo kawy i przy tym chodzę 6 razy dziennie, nie. Jak wypijam optymalną taką dla siebie odpowiednią liczbę wody, czyli na przykład dla mnie to jest tam ponad 2 litry, jak ja wypiję 2 litry, to powinnam te 6 razy na dobę pójść. No, to jest wszystko. No trafiłaś w sedno, mam wrażenie, że w moich oczach było najpierw przerażenie, potem takie lekkie rozbawienie, ale no, chyba pierwszym krokiem jest w ogóle dostrzeżenie problemu. Tak, więc to już jest sprawę. To już jest ważne, ale zaciekawiła mnie kwestia, że my, tak sądzę, chodzimy do fizjoterapeuty, na przykład kiedy mieliśmy jakiś uraz albo bolą nas plecy i my idziemy do fizjo, żeby zrobił za nas robotę, że on nas wymasuje i już nam będzie lepiej. Mhm. A tu z tego, co ty mówisz, raczej wygląda to tak, że idziemy do takiego specjalisty, który pomaga nam zdiagnozować, co nam się dzieje i on nam zleca pracę własną. Tak, dokładnie. Czy to oznacza, tak, że żeby się pozbyć tych objawów, trzeba zacząć ćwiczyć? Tak, właśnie. Przede wszystkim, jeżeli już zdałyśmy sobie sprawę z jakiegoś problemu, że nas dotyczy, no to wtedy szukamy, dlaczego, jakby co nam jest, więc trzeba pójść do specjalisty, żeby to zdiagnozował. I teraz tak, zaczyna się od tego, że zmieniamy nawyki i to jest pierwsze i to jest jakby profilaktyka również, czyli jeżeli w tym momencie, tak jak zaczęłyśmy rozmowę, powiedziałaś, mnie to nic nie dotyczy, no ale jakby musisz o to dbać, żeby Cię nigdy nie dotyczyło, prawda? I pewnie każda z Was, która słucha tego podcastu, też zaraz dowie się paru rzeczy, które powinniście od dzisiaj wdrożyć, żeby o siebie dbać już, żebyście nigdy nie musiały tego fizji odwiedzić, albo odwiedzić tylko po to, żeby sprawdzić, czy wszystko okej. Więc zmieniamy te nawyki na dobre, bo są właśnie rzeczy, które robimy czasami po prostu nieświadomie źle i szkodząc sobie na dno miednicy. I potem jeszcze fizjoterapeuta właśnie raz, że zajmuje się tym, żeby nas nauczyć, co nam, jakby znaleźć te nasze złe nawyki i je powiedzieć, co powinniśmy zmienić, to jeszcze właśnie zleca nam ćwiczenia. Ćwiczenia, które będą dopasowane do potrzeb. Jeżeli dana osoba na przykład ma problem z nadmiernie napiętymi mięśniami dna miednicy, co jest bardzo częste w obecnych czasach, no to na przykład zleca ćwiczenia, które będą pomagały tym mięśniom się zrelaksować, jakby odzyskać tą fazę relaksu, no bo każdy mięsień ma fazę napięcia i fazę relaksu. I często jest teraz tak, że siedzimy dużo, stresujemy się dużo, trenujemy ciężko i po prostu zazwyczaj tak, żeby po prostu się zarżnąć. No i nasze mięśnie na miednicy są nadmiernie napięte, one w ogóle jakby ta faza relaksu ginie i te mięśnie robią się takie mało pracujące, takie sztywne. To jest naprawdę, o tym mówię, bo to jest najbardziej popularny problem i często jest tak, że to się może wiązać wtedy z bolesnym seksem, z bolesnymi miesiączkami, z gubieniem moczu. I jeżeli ktoś na przykład ma taki problem, że w ogóle na przykład nie czuje nic podczas seksu, albo ciężko mu osiągnąć orgazm, albo zaczyna gubić mocz podczas jakichś intensywnych ćwiczeń, to myśli sobie, ja na pewno mam słabe. Ja na pewno mam słabe, ja muszę to jeszcze wzmacniać, cisnąć, jakieś kulki gejszy stosować. Nie, błąd! Idź do fizjo, sprawdź, czy ty nie masz jakiegoś innego problemu. Trzeba dostać ćwiczenia, które po prostu są dobrane indywidualnie pod dany problem. I ćwiczymy. I po prostu regularnie ćwiczymy, zmieniamy zachowania, dbamy o siebie i po prostu ten problem znika. Ja Cię chętnie dopytam jeszcze o te dobre nawyki, ale padło już parę razy hasło mięśni dna miednicy. Nikt nas w szkole nie nauczył, że istnieją takie mięśnie, więc parę osób może uznać, że to jest taki żart, co to są za mięśnie, gdzie one się znajdują. I jeszcze raz nam powiedz właśnie, za co one odpowiadają, żebyśmy poczuli powagę sytuacji. Więc tak, musimy sobie teraz wyobrazić nasz szkielet.
I nogi są wszczepione do miednicy kostnej, tak? Mhm. Czyli taki wyobrażamy sobie taką miednicę kostną. I na dole tej miednicy kostnej jest duży otwór. I ten otwór od spodu jest przykryty mięśniami, ale też między tymi mięśniami są powięzi, potem trochę wyżej są narządy, właśnie jak powiedziałam, cewka moczowa z pęcherzem, pochwa z macicą, odbytnica z odbytnicą. I to wszystko jest jeszcze tak pomocowane więzadłami. Mhm. Takimi dużymi, mniejszymi, żeby to wszystko było w swoim miejscu, a nie tam gdzieś latało po tej miednicy. I po prostu to jest taki system mięśniowo-powięziowo-więzadłowy, to całe dno miednicy, właśnie w miednicy, na dole tej miednicy. I te mięśnie na miednicy, one pełnią bardzo ważne funkcje, bo przede wszystkim właśnie one odpowiadają za to, że trzymamy mocz, czy tam stolec, ale też odpowiadają za to, że my go wydalamy, czyli umieją się na przykład cały czas trzymają napięcie, że wtedy nie wydalamy, kiedy nie chcemy, ale kiedy chcemy, to one umieją się rozluźnić i nam ten proces wspomóc. Druga rzecz, no właśnie przez to, że otaczają wejście do pochwy, no to też będą odpowiadały za funkcje seksualne, za nasze odczucia podczas seksu. Też to jest bardzo ważna rola. Mięśnie te współpracują z innymi mięśniami core i wszyscy słyszeli pewnie o mięśniach core, ale to jest core, to znaczy, że to jest grupa czterech różnych grup mięśniowych i mięśnie na miednicy, one będą współpracować z mięśniem poprzecznym brzucha i o mięśniu poprzecznym brzucha to wszyscy słyszeli, bo robią to deski te robią, żeby go wzmocnić i tam różne rzeczy, ale właśnie ten mięsień poprzeczny brzucha zawsze współpracuje z dnem miednicy i je zawsze współpracują z przeponą oddechową. Więc też mamy właśnie kolejną, czwartą grupę mięśni, to są mięśnie wielodzielne, które biegną tam wzdłuż kręgosłupa. I to są, one zawsze są ze sobą, one są takie system naczyń połączonych, jak takie, po prostu takie koła zębate. Mhm. Jedno uruchamia drugie, trzecie i czwarte. I one po prostu ze sobą współpracują. Cała maszyna. I zapewniają nam stabilizację ciała. Mięśnie dna miednicy właśnie równoważą takie wzrosty ciśnienia w jamie brzucha. Jeżeli na przykład nie wiem, jest jakiś problem, na przykład kaszlemy. Jak kaszlesz, to od razu każdy może sobie teraz kaszlnąć i zobaczyć, jak mu się napinają mięśnie brzucha. Czyli po prostu wzrasta ciśnienie w jamie brzucha. I dno miednicy wtedy odpowiednio musi się napiąć, żeby utrzymać mocz na miejscu i na przykład podnieść troszeczkę tam, żeby tam się wszystko napiły, ten cały system cewki moczowej, żeby się to zamknęło i tak dalej, żeby na przykład nie wyciekło. A jeżeli jest jakiś tam problem z tym, że na przykład cewka moczowa jest rozluźniona ta część, na przykład po porodzie i tam nie ma dobrej stabilizacji, no to wtedy się na przykład nie domknie i wycieknie nam mocz podczas kaszlu. Więc no to są różne mechanizmy, to ja tak bardzo uprościłam, bo tutaj bardzo chciałabym, żebyście zrozumiały, czym tak naprawdę ja się zajmuję i tak w bardzo prostych słowach to wyjaśnić. No ale właśnie te mięśnie dna miednicy odpowiadają za takie właśnie funkcje jak mikcja i kontynencja, czyli trzymanie. I inkontynencja, czyli po prostu to jest nietrzymanie moczu, nie? Czyli jakby mięśnie dna miednicy odpowiadają za trzymanie, za kontynencję, za opróżnianie, za wydalanie, też za poród, za funkcje seksualne, ale przede wszystkim za stabilizację ciała, za wyprostowaną postawę ciała i za właśnie tą współpracę z mięśniami głębokimi. Powiedziałaś słowo mikcja dwa razy, to mikcja jest właśnie trzymaniem moczu? Jest sikaniem. Sikaniem. Okay. Piękne. Cóż za piękne słowo, gdzieś do nauczenia się. Tak. Ale powiedz mi, czy my mamy te mięśnie w takim razie wzmacniać, czy mamy je raczej rozluźniać, czy oba? Mm-hmm. No właśnie to zależy, z czego potrzebujemy, tak? No bo tak naprawdę one powinny pracować u nas dobrze. No po prostu one powinny się napinać i rozluźniać w zależności od tego, co robimy, czy kaszlemy, czy wstajemy, czy coś podnosimy ciężkiego, czy sobie siedzimy. One po prostu pracują tak, jak powinny. Ale czasami dochodzi do zaburzeń ich pracy i są różne sytuacje. Na przykład, jeżeli urodzimy dziecko i na przykład to był poród siłami natury i jeszcze było nacięcie krocza, no to te mięśnie zostały przecięte, więc one będą osłabione. Więc wtedy będziemy raczej zwracać uwagę na wzmacnianie. Natomiast właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, że dużo młodych dziewczyn siedzi dużo się stresuje, trenuje i tak dalej i właśnie mogą mieć te mięśnie bardziej napięte i wtedy będą musiały się nauczyć rozluźniać. Natomiast tak szczerze mówiąc uważam, że w dzisiejszych czasach każda z nas musi
jednak umieć te mięśnie tak świadomie rozluźniać. Raczej powinnyśmy tak sobie tam z 2-3 razy w tygodniu tak profilaktycznie robić taki trening rozluźniający mięśnie, bo właśnie no kto teraz po prostu nie siedzi dużo, kto się nie stresuje, nie żyjemy w jakimś po prostu idealnym świecie, więc po prostu każdemu ten... Bo to nie jest tak, że na przykład jak nauczymy się mięśnie rozluźniać, to zaczniemy gubić mocz, bo to nie o to chodzi, żeby te mięśnie rozciągnąć i osłabić, tylko przywrócić im prawidłowy balans w pracy. A powiedz mi, bo powiedziałaś właśnie, że istnieją różne takie dobre nawyki, które możemy wprowadzić. Tak. Zakładam, że one są w kontrze do tego naszego siedzącego stylu życia. Czyli my po prostu żyjąc w XXI wieku, z założenia działamy na niekorzyść naszych mięśni dnia miednicy, więc te nawyki muszą trochę nas wybić z tej rutyny codziennego życia zapracowanego człowieka. Czyż tak, tak nie jest? Okay. I tak i nie, bo na przykład tak, jeżeli tak... Czyli na przykład, żeby nie siedzieć tak dużo, tak? Bo to faktycznie może nam szkodzić. I często dostaję pytania, a jak siedzieć na sofie? A jak siedzieć przy biurku najlepiej? A jakbym siedziała 8 godzin na piłce takiej przy biurku, to będzie okej? Nie, bo dalej siedzisz. Co jest najlepsze? Ruch. I to nie o to chodzi, że teraz masz zmienić pracę. Wokół sofy trzeba chodzić w trakcie oglądania filmu. Trochę trzeba wstać. Po prostu ja też przygotowałam kilka, pamiętam, postów na Instagramie, które pokazują, jak można siedzieć inaczej. Jeżeli siedzisz na sofie i oglądasz ten film, to nic złego, no przecież możemy sobie poleżeć, to tak, ale zależy, co robiłaś cały dzień. Jeżeli cały dzień faktycznie siedziałaś przy biurku, potem wracałaś samochodem, a potem się usiadłaś na sofie i oglądasz film, no to faktycznie wstań z tej sofy, usiądź sobie na dywanie, usiądź sobie na przykład w ten sposób, potem sobie zrób jakąś tam pozycję malasany, potem siadł 90-90 i tak dalej, po prostu żeby trochę się poruszać, żeby trochę te biodra otworzyć, trochę żeby te mięśnie po prostu nie były cały czas w tej samej pozycji, bo one lubią, jak się ruszamy, jak wstajemy, jak siadamy, jak się trochę przejdziemy. Więc jeżeli pracujemy gdzieś w biurze, przy biurku 8 godzin, to raz na godzinę przejdźmy się korytarzem w tej z powrotem, zróbmy sobie takie delikatne krążenia miednicą gdzieś tam czekając, aż się woda na kawę zagotuje. Potańczmy, to jest cudowny ruch. Taniec jest super. I więc po prostu zróbmy kilka takich rzeczy w ciągu dnia, żeby po prostu ciągle nie siedzieć. Po prostu dajmy tym mięśniom odetchnąć. Natomiast kolejna rzecz to właśnie pozycja do sikania, do mikcji. Powinna być właściwa i my na to nie zwracamy uwagi. Okay. Na przykład jest tak, że dużo osób popełnia ten błąd, że sika tak wisząc trochę nad toaletą, tak na małysza, no to się mówi, bo to jest tak obrzydliwe na przykład dla nich. Natomiast jak robisz przysiad, to chcesz pośladki wzmocnić tym ćwiczeniem, prawda? A tutaj jak wisisz nad toaletą, to jest właściwie ta sama pozycja, prawda? Więc masz napięte pośladki, napięte całą tylną grupę ud, nogi, wszystko. No. I ty chcesz po prostu, mięśnie na nic nie rozluźnią się wtedy, żeby ładnie oddać, bo to musisz wtedy włożyć wysiłek. Okay. Wtedy trzeba trochę popchnąć i po prostu wtedy, jeżeli robimy to na przykład w pracy sikamy z 4 razy, jak nie więcej, i za każdym razem to robisz źle, to powodujesz bardzo duże takie ciśnienie na pęcherz, po prostu tam mogą się te struktury, które go podwieszają, rozciągnąć i pęcherz się może obniżyć i może dojść do nietrzymania moczu, do jakichś bolesnych stosunków seksualnych, do wypadania narządu przez zły sposób oddawania moczu. I ta pozycja do oddawania moczu powinna być taka, że siedzimy na krześle, na toalecie. Podobna sytuacja. Ale tego się chciałam powiedzieć, bo teraz ja siedzę na krześle. I chciałam powiedzieć, że po prostu ta pozycja do oddawania moczu jest taka, że jesteśmy wyprostowane i nie zgarbione, nie oparte gdzieś tam, tylko po prostu cała pupa jest na desce sedesowej, stopy płasko na ziemi. I my po prostu staramy się robić wdech i spokojnie po prostu poczekać, aż ten mocz zacznie płynąć. Nie przyspieszamy tego procesu, nie spieszymy się nigdzie, świat się nie zawali, jak będziemy oddawać minutę dłużej mocz, ale po prostu na spokojnie, żeby po prostu te mięśnie miały czas się rozluźnić i spokojnie oddać mocz. A z kolei do defekacji, czyli do robienia kupy, pozycja powinna być troszeczkę inna, ponieważ wszyscy, i faceci, i dzieci, i każda kobieta powinna mieć pod stopami taki podnóżek. Czyli po prostu stopy umieszczamy na takim podnóżku, który ma około tam 20 parę centymetrów, tak żeby nasze kolana znalazły się powyżej stawów biodrowych. I tam kąt zgięcia w stawie biodrowym powinien być najlepiej 35 stopni. Dlatego, że po prostu wtedy ten mięsień na miednicy, ale szczególnie taki mięsień łonowo-odbytniczy, który on się zahacza wokół jelita, on się rozluźnia w tej pozycji. I nie trzeba wkładać wysiłku w defekację. Co właśnie jest bezpieczne dla miednicy. Więc takie pozycja w toalecie
To jest bardzo ważny nawyk i to jest rzecz, którą powinniśmy sobie wbić do głowy i oczywiście nie zmienimy tego tak na pstryknięcie palcami, ale już powoli myślimy o tym, żeby po prostu codziennie próbować się wypróżnić w taki sposób, który jest korzystny dla nic. Możemy sobie na przykład, teraz przyszło mi do głowy, narysować albo wydrukować, albo napisać to w miejscu, gdzie kiedy siadamy na toalecie, to widzimy, mamy taką przypominajkę, żeby zwrócić uwagę na naszą pozycję. To tak teraz wpadło. I druga rzecz jest taka, że ja też zauważyłam w takim świecie wellnessowym, że zaczyna się coraz więcej mówić właśnie, szczególnie o tym takim stołku do defekacji. Mhm. Bo nigdy nie użyłam tego słowa w podcaście, więc musiałam trochę rozluźnić atmosferę. Pierwszy raz, mikcja i defekacja. I on oczywiście, wydaje mi się, że nie trzeba kupować dedykowanych, pewnie jakichś absurdalnie drogich stołków specjalnie do tego. Myślę, że mamy różne akcesoria w domu, ale też skojarzyło mi się, jak przecież byłam dzieckiem i miałam taki stołeczek, no bo dzieci nie dosięgają do ziemi, to jeżeli ktoś ma dokładnie w domu takie coś, to może tak sobie wykorzystać. Dla dzieci do mycia rączek, ale wiesz, to byś mogła użyć dużo książek. No, to byłoby ciekawe połączenie tych dwóch aktywności, powiem Ci szczerze, ale w sumie to jest, trzeba skorzystać z tego, co mamy, jakby to jest osiągalne. Moim po prostu takim ulubionym sposobem, o którym słyszałam, nie wpadłam sama na to, jak mi jedna z trenerek powiedziała, że ona używa takiego rolera, którym się roluje mięśnie, ona używa tego jako podnóżka, bo mówi, wiesz, przy okazji sobie robię ruchy nogą, o, od razu masuje sobie stopę. Genialne. To jest genialne. Jak nie masz czasu na to, kto pamięta o rolowaniu stóp? A tak naprawdę to jest mega ważne, bo od stopy zaczyna się wszystko. Mówię, kurczę, przecież można mieć dwie rzeczy naraz. No. A czy są jeszcze jakieś inne nawyki, które możemy łatwo zmienić właśnie z życia codziennego? Oczywiście, że tak. No to już powiedziałam, że pamiętajmy o tym ruchu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz o tej pozycji w toalecie. Trzecia to właśnie, żeby nie wkładać wysiłku w wypróżnienie. Czwarta rzecz, nie ściskać brzucha i nie wciągać brzucha. No właśnie, to jest w ogóle hit. Zaraz dam Ci powiedzieć, o co chodzi, ale właśnie przeglądałam Twojego bloga i zobaczyłam hasło wciąganie brzucha jest złe, a nie dość, że wszyscy całe życie wciągają brzuch, to ja jeszcze zrobiłam dokładnie to, co powiedziałaś teraz, czyli pomyślałam sobie, ha, ja nie wciągam brzucha, ja go tak spinam i to jest dobre, bo to jest jak ćwiczenie, więc nie popełniam tego błędu, tylko robię coś na korzyść, a teraz słyszę, że wcale nie. Więc co się dzieje zarówno jak wciągamy i jak spinamy brzuch i dlaczego tak nie robić i jak funkcjonować z rozluźnionym brzuchem? Okay. No dobrze. Normalnie przecież nasz brzuch jest zawsze napięty, bo on trzyma tą wyprostowaną postawę ciała. No gdybyśmy siedziały tak, no to nie, to on nie jest napięty, ale my siedzimy sobie tak, więc on jakoś tam napięcie już ma, tak? Więc jeżeli to na przykład Twoje mięśnie w ręce też są trochę napięte, mimo że nie musisz cały czas trzymać zaciśniętego tutaj bicepsa. Albo sztangi. Te sztangi cały czas w ręce. Więc on ten brzuch zawsze jest właśnie napięty, ponieważ on trzyma tą prawidłową postawę ciała. No to pamiętajmy o tej prawidłowej postawie ciała, czyli po prostu, żeby ta miednica była ustawiona tak neutralnie. To może od tego jeszcze zacznijmy, że jak sobie wyobrazić naszą miednicę kostną, że to jest taka miska z wodą, taka miednica. I my mamy w niej wodę. To z tej miednicy nie może się wylać woda, no nie? Ona musi być ustawiona neutralnie, ona musi po prostu, jakbyśmy je postawiły na stole płasko, tak, że po prostu nie może być do przodu przechylona ani do tyłu, czyli po prostu nie możemy tak wypychać pupy do tyłu, a żeby... To chyba jest typowe dla kobiet, nie? Tak, aż na zdjęciach to szczególnie, ale... na chwilę można sobie zdjęcia zrobić. No ale no to na chwilę tak, no ale jeżeli widzimy kogoś takim bardzo pogłębionym tym odcinkiem lędźwiowym, mocno wypiętą pupą, no to wtedy... Woda się wylała z miednicy. Ta woda się wylała, więc po prostu jeżeli jest ta miednica ustawiona neutralnie, to mięśnie brzucha są w odpowiednim takim tonusie, czyli napięciu odpowiednim dla nich i one już wtedy wyglądają dobrze. Jeżeli sobie staniemy dzisiaj wszystkie wieczorem przed lustrem, tak w bieliźnie i sobie naprawdę ustawicie miednicę neutralnie, a potem sobie wypchniecie pupę do tyłu, to zobaczcie jak się zmienia brzuch. Jeżeli macie neutralnie, to brzuch jest płaski. Albo tam odpowiednio napięte, tak? No bo ja nie uważam, że każdy musi mieć płaski brzuch, niech każdy sobie ma jaki chce, ale ma być jakiś po prostu odpowiednio napięty, a nie ściśnięty, twardy, tak, że po prostu jak dotykamy ręką, to on jest twardy. No nie. Dlatego, że właśnie ten brzuch, jak już wspomniałam na samym początku, on współpracuje te mięśnie brzucha z mięśniami dna miednicy i innymi mięśniami. I jeżeli tam cały czas mamy napięcie na mięśniach brzucha, bo cały czas mamy spięty, to będzie zaburzało pracę przepony, czyli tego głównego mięśnia oddechowego, który ściąga nam te żebra w dół, płuca i tak dalej i będzie zaburzało pracę dna miednicy. I często jest tak, że te pacjentki, które mają ciągle ściśnięty brzuch i ciągle napięty, to mają też nadmiernie napięte dno miednicy. I na przykład właśnie nie mogą prawie seksu, bo strasznie je to boli. No, bo mają napięte. Bo one chciały mieć zawsze ten płaski brzuch. No, po prostu to bez sensu jest. I
ja tam proponuję 1000 różnych rzeczy na to, jak ten brzuch można wzmocnić w zdrowy sposób i tak dalej. I ten brzuch można oczywiście ćwiczyć, ja jestem za ćwiczeniami na brzuch, ale nie za to, żeby on cały czas go trzymać wciągniętym, bo właśnie to ciśnienie też w jamie brzucha bardzo mocno wzrasta. Kiedy my cały czas trzymamy napięte mięśnie, to tak sobie wyobrażamy, że jakbyśmy wzięły balon i go tak ścisnęły, no to wtedy taka gulka wyrośnie z góry i z dołu. I bo to ciśnienie, które jest w jamie brzucha, gdzieś się musi podziać. No i ona schodzi na dół, ona obciąża dno miednicy i wciska się to ciśnienie w tę naszą macicę, ściska nam pęcherz w dół, wszystko ściska w dół. I my to wszystko mamy potem niżej. I po prostu potem no, może mieć jakieś problemy z tego powodu, na przykład właśnie bolesne stosunki seksualne, jakieś tam właśnie problemy z gubieniem moczu, z gubieniem gazów, czy właśnie hemoroidami i tak dalej. Więc dużo jest problemów, które mogą właśnie takie złe nawyki spowodować. Jakby niby nic złego nie robimy, ale właśnie cały czas chodzimy z takim napiętym, ściśniętym brzuchem, albo właśnie wciskamy się w takie dżinsy, które po prostu tak nas tak właśnie tak ścisną, to, albo w takie leginsy sportowe, to też jest super, nie? Okay. Takie, to teraz nam robią takie kompresyjne, to się tak nazywa. I to też jest złe. To jest złe, no po co tak? No po prostu ćwiczmy brzuch, żeby był po prostu sprawny i zdrowy, ale mięciutki. Ja lubię. Mięciutkie brzuszki, tak. Dosłownie ich przenośni. Powiedziałaś, że jesteś zwolenniczką wzmacniania brzucha, ale wiem od Ciebie, że nie jesteś zwolenniczką brzuszków, a to jest zazwyczaj pierwsza rzecz, jaka przychodzi nam do głowy, kiedy chcemy ten brzuch ćwiczyć. Dlaczego od dzisiaj żadna kobieta nie robi brzuszków? To jest, słuchaj, ryzykowne stwierdzenie. Tak, ja wiem, bo to jest jedno z najbardziej popularnych ćwiczeń, które znajduje się we wszystkich prawie programach treningowych, wszystkich trenerów, trenerek najbardziej popularnych i tak dalej. Wszyscy robią brzuszki. Ale natomiast są badania, które pokazały i robiono badania pod USG na kobietach, które rodziły, na kobietach, które nie rodziły. Jak one robią brzuszek, to ciśnienie właśnie w jamie brzucha przenosi się tak, że po prostu jakbyśmy po prostu ten nasz pęcherz tak jakby zepchnęli w dół. I wyobraźcie sobie, jak robicie treningi brzucha, robiąc brzuszki po prostu codziennie, czy co drugi dzień i robicie tych brzuszków dużo i za każdym razem, tak jakby ktoś Wam po prostu ten pęcherz spychał w dół i w dół, w dół i w dół, za każdym powtórzeniem. I te wszystkie struktury, a one nie są jakieś takie bardzo mocne, które podwieszają pęcherz, czyli te powięzi, więzadła, na których wisi pęcherz, one są wszystko takie, rozciągają się, rozciągają, rozciągają. I musicie wiedzieć o tym, że więzadła nie mają zdolności za bardzo do regeneracji. One nie są jak taka gumka, która się raz rozciągnie, zaraz wraca. No one w pewnym momencie, jeżeli się rozciągną, to już takie rozciągnięte zostają. I tam troszeczkę jesteśmy w stanie poprawić ich elastyczność, ale lepiej nie doprowadzić sobie do takiego problemu. I właśnie brzuszki mogą powodować obniżenie pęcherza. I zazwyczaj jakby ja z mojego doświadczenia w pracy widzę, że tak się dzieje, że pacjentki czy rodziły, czy nie rodziły, taki problem mogą mieć, nawet młode. I to badanie też to właśnie to potwierdziło, czy rodziłaś, czy nie rodziłaś, brzuszki będą powodowały, że ten pęcherz się obniża. Poza tym, nie lubię bezsensownych ćwiczeń. Brzuszki najbardziej wzmacniają mięsień prosty brzucha. A my, kobiety, najbardziej byśmy chciały mieć wąską talię. A to akurat wzmacniają inne ćwiczenia, które są na mięsień poprzeczny brzucha. Inny mięsień brzucha. I to na przykład, jeżeli ćwiczymy jakieś deski, deadbaga, jakieś wszelkie ćwiczenia wielostawowe, nawet przysiady, one już będą aktywowały mięśnie brzucha do pracy. I mnóstwo, ja bardzo lubię ćwiczenia takie właśnie z małą piłeczką do pilates, w ogóle pilates, dużo tam takich yoga. Też właśnie gdzieś są pozycje takie, na przykład drzewo, tak? Które wymagają złapania równowagi, one już trenują nasz mięsień poprzeczny brzucha. Można trenować i lżej, i mocniej. To zależy, jak mamy wydolne ciało, na ile nam nasze ciało pozwoli, na ile dno miednicy jest w stanie sobie też z tym mięśniami brzucha, jakby, znaczy, na ile dno miednicy jest nam w stanie pozwolić, tak? No bo osoby z bardzo słabym dnem miednicy będą trochę ćwiczyć lżej brzuch. Natomiast ćwiczmy mięśni poprzeczny brzucha, a nie brzuszki, dlatego że brzuszki będą wzmacniają tylko mięsień prosty brzucha, czyli możemy tymi ćwiczeniami sobie wyrobić taki kaloryfer. Ale żeby był widoczny, to musimy mieć bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej. Tak bardzo niski, że aż czasami się zastanawiam, czy ta osoba miesiączkuje jeszcze. No bo kobiety też są bardzo wrażliwe na bardzo niskie podaże kalorii i na duże odchudzanie, więc walczą o to, żeby ten brzuch był widoczny, a sobie zaburzają w ogóle pracę układu hormonalnego. I do tego wszystkiego tym udowodniono też, że brzuszki wpływają negatywnie na kręgosłup lędźwiowy i szyjny.
obciążając go. Ale no, to jest prawda. Ja oczywiście zdarza mi się robić brzuszki, jeżeli to jest element na przykład treningu, w którym biorę udział. I pamiętam, że od zawsze, odkąd pamiętam, nie mogłam zrozumieć, czemu tak strasznie boli mnie szyja, mimo że staram się napinać ten brzuch, to też wielokrotnie nie robiłam ćwiczeń na zajęciach, bo moja szyja sobie nie dawała z tym rady i teraz myślę sobie, że to może był nawet prezent od mojego ciała, które mówiło mi, hej, to jest dla ciebie złe, więc to wymuszało na mnie odpuszczenie tego ćwiczenia, żeby nie obciążać jeszcze bardziej właśnie innych partii ciała. No, warto posłuchać swojego ciała, bo często jest tak właśnie, że nas coś boli, albo właśnie na przykład bolą lędźwie przy ćwiczeniach mięśni brzucha i to znaczy, że wtedy może to dosyć trudne ćwiczenie dla Ciebie. Może powinnaś trenować brzuch w lżejszy sposób, tak żeby czuć mięśnie brzucha, bo tak można właśnie. Ja mam fajne takie treningi, które właśnie są z użyciem piłki do pilates i właśnie często jest tak, że po prostu z boku to wygląda najlajtowo, ale komentarze pod tym moim treningiem są takie, jejku, jak ja czuję brzuch, ja w życiu tak nie czułam brzucha. No bo to o to chodzi, żeby czuć te mięśnie, które mają pracować, które chcemy wzmocnić. I właśnie nie trzeba robić takich, wiecie, instagramowych, spektakularnych ćwiczeń, żeby po prostu robić dobre, takie, żeby czuć ten mięsień, on wtedy pracuje, on się wtedy wzmacnia, a nie czuć ból lędźwi, ból szyi, albo na przykład parcie na mocz, albo ciężkość w kroczu. To jest właśnie, z kolei dno miednicy mówi, wow, to jest dla mnie za ciężkie ćwiczenie, tam jest za duży napór, tam coś jest nie tak. Jeżeli czujecie coś takiego, jeżeli na przykład biegniecie i podczas biegu na bieżni, czy gdzieś tam w trenerenie czujecie, że ojejku, zaraz się posikam, a sikałaś przed bieganiem, to na pewno jeszcze nie masz pełnego pęcherza. Masz jakiś tam problem, który warto skonsultować. Zgadzam się. Podrzucisz nam jeszcze jakiś jeden dobry nawyk, który można zastąpić czymś, co robimy, co może nam potencjalnie szkodzić? Bo jestem pewna, że jest mnóstwo takich rzeczy, które na co dzień robimy źle. Jeszcze jeden. No to myślę, że takie dmuchanie nosa na toalecie. To jest coś, co w ogóle nie myślimy o tym. No ale jeżeli tak, pomyśl. Opowiadaj. Pomyśl sobie, Karolina, że siadasz na toalecie i powiedziałam Ci tak, usiądź całą pupą na desce sedesowej. Dlaczego? Dlatego, że te deski sedesowe są tak skonstruowane, żeby ta nasza miednica kostna znalazła się na tej plastikowej części, a tam, gdzie jest ta dziura, to mięśnie tej miednicy. I jakby to ma tak pomóc im tym się rozluźnić, no i one wtedy mamy siedzieć na toalecie, się rozluźnić, tak? Te mięśnie tam są takie rozciągnięte troszeczkę, żeby było łatwo nam się wypróżnić. I wtedy zaczynasz dmuchać nos, po prostu jak wdmuchasz, to od razu całe mięśnie Ci się napinają, po prostu te ciśnienie w jamie brzucha wzrasta, a dno miednicy nie może zareagować, bo ona akurat jest rozluźniona i sobie tam się wypróżnia, no nie? I po prostu pomyśl sobie, jak bardzo obciążasz dno miednicy, dmuchając nos na toalecie. Słuchajcie, nie róbcie tego. Już tak przekonałaś mnie. Widzę, że mówisz poważnie. Nie dmuchaj poważnie, naprawdę. Powiedziałaś parę razy o kobietach w ciąży, po ciąży. Sama nie mam tego doświadczenia jeszcze ze sobą, ale w ogóle wokół ciąży jest bardzo dużo takich obaw, niepokoju co do naszego zdrowia, co do formy naszego ciała i też myślę, że do Ciebie pewnie się dużo kobiet zwraca, które są po ciąży i chciałyby zadbać lepiej o swoje ciało. Czy my na przykład planując ciążę albo będąc w ciąży możemy już zaplanować sobie jakoś profilaktycznie ten czas, te ćwiczenia, żeby przygotować nasze ciało lepiej i żeby potem ono szybciej doszło do normy, o ile w ogóle powinniśmy oczekiwać, że ono wróci do jakiejś normy, skoro jest po takim doświadczeniu. No tak, ale też, a gdybyś nigdy nie była w ciąży, no nie? To uważasz, że Twoje ciało za 20 lat będzie wyglądało tak samo? No nie. Dobra, jakby możesz mieć różne sytuacje, tak jakby nas w życiu spotykają różne sytuacje. Ciąża jest jakby no, fizjologiczna, tak? No bo po prostu no, musi się to ciało zmienić, no muszą się te mięśnie brzucha rozciągnąć, musi ta macica urosnąć, więc wiadomo, że jakiś tam ślad w naszym ciele zostawi. Ale dlaczego to miało być negatywne? Przecież po prostu to ciało będzie inne, ale inne nie znaczy gorsze. Często jest tak, że dziewczyny mówią, ja mam lepsze, bo ja po prostu teraz ćwiczyłam w ciąży bardziej świadomie, po ciąży bardziej świadomie i się nie spodziewałam, że ja takie efekty osiągnę po prostu, bo ten trening był w końcu taki rozsądny, tak. A nie jakiś tam... No często jest tak no właśnie, że zażynamy się, w ogóle nie myślimy o tym, że po prostu mamy tak wysoki poziom kortyzolu, hormonu stresu, który nam po prostu na przykład zatrzymuje wodę. I choćbyśmy trenowały, jak nie wiem, to po prostu wyglądamy jak po prostu taki spuchnięte jesteśmy. No to jest tylko
bo to ćwiczymy nieświadomie. Na przykład nie dopasowujemy treningu do potrzeb naszego ciała. A powinniśmy tak robić. I już na początku, jeżeli myślimy o tym zajściu w ciążę, no to po prostu tak, idziemy do fizjo, sprawdzamy, jak się nasze dno miednicy dzieje, ma. I czy tam coś się nie dzieje. I na przykład dostajemy ćwiczenia, które będą wspierały nasze dno miednicy, żeby lepiej pracowało, żeby po prostu było wydolne, no bo później w ciąży ono jest troszeczkę, ma tam dużo pracy, no bo w jamie brzucha raptem zwiększa się ciśnienie, bo się pojawia duża macica, dużo wód płodowych i jeszcze jakiś bobas, który waży 3 kilo. Warto pamiętać. Więc tak, więc pamiętajmy o tym, że już przed ciążą warto sobie pomyśleć o tym dnie miednicy, żeby było wydolne, bo w ciąży będzie obciążone. Ale w ciąży też ćwiczymy. Po prostu ćwiczymy tak, żeby to ciało wspierać. Ono się będzie zmieniało, natomiast wzmacniajmy odpowiednie mięśnie, czyli chodzi o to, że po prostu w ciąży zmienia się na przykład w ogóle ustawienie kręgosłupa, no bo miednica właśnie musi się przodo pochylić, żeby zmienił się środek ciężkości, żeby ten brzuch urósł i żeby po prostu, no tak się dzieje. Przez co też mamy zwiększone napięcie na mięśniach, prostownikach bioder, z kolei rozciągnięty pośladek, więc na przykład często jest tak, że po ciąży kobiety mówią, że ja nie mam pupy. No nie mam, no bo ona była rozciągnięta przez 9 miesięcy, ale trzeba było ją wzmacniać. Trzeba było cały czas jakby te mięśnie stymulować. To nie jest ciąża, to nie jest czas na robienie formy, natomiast jakby wspieranie ciała, żeby po prostu potem urodzisz i pach po prostu wszystko wraca, bo mięśnie pamiętają. Więc mówię, okej, no dobra, jeżeli te pośladki były wzmacniane przez całą ciążę, no to one po prostu nie będą takie słabe, one będą dobrze stabilizować nasze ciało, one będą po prostu jakby wspierać tą pracę całego ciała, no bo no, jak mamy słabe pośladki, no to boli nas częściej kręgosłup lędźwiowy. Często jest tak, że młode mamy mówią, że boli mnie kręgosłup. No, z wielu przyczyn to się może dziać, ale jakby pośladki muszą być mocne, żeby tak się nie działo, między innymi. I całą ciążę po prostu myślimy o tym, żeby dobrać trening wedle potrzeb ciała i trochę wzmacniać, trochę mobilizować te jakby obszary, które będą po prostu doznawały tak jakby bardziej ograniczenia ruchomości. I co jeszcze, żeby na przykład wspierać brzuch, no bo brzuch musi się rozciągnąć, ale też jeżeli na przykład przed ciążą miałyśmy strasznie napięty ten brzuch, taki twardy, mocny, wyćwiczony, a nie elastyczny i mięciutki, no to może dojść bardzo szybko do rozejścia mięśni prostych brzucha, rozsunięcia się brzuszców mięśnia prostego brzucha i mamy takie rozejście. Jeżeli po prostu te mięśnie przed ciążą były takie strasznie mocne, no to one tak momentalnie się nie rozluźniają, dlatego że zaszłyśmy w ciąży, one dalej takie są, tylko a brzuch rośnie, gdzieś to dziecko się musi pomieścić i po prostu dochodzi szybko do dużego rozejścia mięśnia prostego brzucha, które potem musi być rehabilitowane, bo taką mamy taką dziurę w środku brzucha między mięśniami, przez co też ten brzuch nie pracuje dobrze i to jest cała historia, natomiast jakby dbajmy o to, żeby po prostu zadbać. No i dużo rzeczy można robić w ciąży. Mnóstwo treningów, naprawdę, tylko po prostu myślmy, jaki jest ich cel, albo po prostu, no wiadomo, no ja tutaj przygotowuję całą masę różnych takich po prostu gotowców, żeby będą wspierały ciało, ja myślę o tych procesach, znam te procesy, tak, jakby rozumiem, co zachodzi w ciąży i właśnie wymyślam ćwiczenia, które właśnie mają wspierać ciało, żeby po prostu poradziło sobie bez problemu z tymi procesami, żeby przejść ciążę bez bólu, no bo przecież, o, to kolejny mit, że w ciąży muszą boleć plecy. No nie, no absolutnie nie. Uwielbiam, kiedy po prostu moje pacjentki ćwiczą, one są takie sprawne, że po prostu na przykład uwielbiam moje pacjentki, które są w 38 tygodniu ciąży, czyli tuż przed rozwiązaniem, przychodzi, wychodzi z wizyty, staje sobie na jednej nodze, drugą sobie podciąga pod szyję prawie, zawiąże but, a są kobiety, które w ogóle nie ćwiczą i na przykład potem buty pod koniec ciąży wiąże im mąż, no nie? No po prostu dlatego, że one nie były sprawne, dlatego, że coś tam się podziało, więc myślmy o tym, że po prostu to jest jakiś mit, że po prostu ciąża to jest taki okres, kiedy po prostu nic nie można robić. No chyba, że mamy po prostu wskazania medyczne do tego, żeby ją przeleżeć, dlatego wtedy to nic z tym za bardzo nie zrobimy, tak? No bo ratujemy życie dziecka. Więc w ciąży i przed ciążą dbamy, idziemy do fizjo, sprawdzamy dno miednicy, sprawdzamy, co tam się właśnie, jak wygląda brzuch, jak tak dalej, żeby po prostu dopasować sobie ćwiczenia i już wspierać ciało po prostu w tych zmianach. A po ciąży, po porodzie w takim razie ten proces dojścia do siebie, czy nie wiem, czy to można nazwać jakąś rekonwalescencją, czy to też jest tak, że wtedy możemy ćwiczyć i to sprawi, że będziemy ten proces się przyspieszał, bo będzie przyjemniejszy? Tak, no właśnie od początku, od pierwszych dni już ćwiczymy, w połogu ćwiczymy, tylko że to nie mylmy tego z treningami. To są takie ćwiczenia, które robimy troszkę,
po troszkę. Czyli właśnie zaczynamy aktywować brzuch, który był rozciągnięty, więc wiadomo, jeżeli mięsień jest rozciągnięty, no to nie będzie się napinał zaraz tak szybko, on musi wrócić do swojej, z pewnością on się tak musi obudzić. Więc my zaraz po porodzie po prostu troszeczkę robimy takie ćwiczenia, które obudzą ten mięsień, dadzą mu bodziec, żeby on się budził do pracy, żeby się uczył napinać. Przez co właśnie, jak będzie dobrze pracował brzuch, to mniej będą bolały plecy, tak? Więc wzmacniamy trochę pośladki, aktywujemy dno miednicy do pracy. Dbamy o to, żeby to była współpraca mięśni dna miednicy z przeponą oddechową, kiedy one po prostu zawsze pracują razem. I o to taką właśnie koordynację tych mięśni. I to są ćwiczenia, które robimy już od pierwszych dób, naprawdę. Mhm. I po prostu robimy to tego po 5 minut, troszeczkę, gdzieś tam. To nie jest tak, że po prostu ktoś mówi, że ja nie mam czasu, bo mam dziecko. To nie trzeba dużo, to nie trzeba godzinę, tylko troszeczkę, żeby po prostu właśnie to ciało wspierać. A ciało będzie pamiętało, bo już ćwiczyłyśmy w ciąży, tak? I po prostu my teraz zmieniamy treningi na takie, które po prostu bardziej aktywują te mięśnie, które były ospałe, które były rozciągnięte. Potem ćwiczymy coraz więcej, ale dalej po prostu nie ma wymogu, że ktoś musi po prostu bardzo ćwiczyć mocno, tylko po prostu chodzi o to, żeby na początku odzyskać funkcję tych mięśni, żeby one wróciły do pracy. Jeżeli już wrócą do pracy, jeżeli nie będzie rozejścia mięśnia prostego brzucha, jeżeli dno miednicy będzie pracowało dobrze, czyli te mięśnie odpowiednio będą się umieć napinać, rozluźniać. Kiedy będą umiały długo utrzymać skurcz, bo ja to podczas wizyty właśnie sprawdzam. Jeżeli będzie ich ta praca taka dobra w koordynacji z oddechem, to wtedy taka osoba już może ćwiczyć wszystko, no po prostu więcej, o tak, no nie? Że już może po prostu jeszcze tam na przykład z jakimś obciążeniem, z jakąś gumą, jakieś po prostu coś takiego. Ale na początku najważniejsze jest, żeby nie myśleć w pierwszych dniach po porodzie o tym, żeby wrócić do formy, tylko wrócić do funkcji. Piękne. To jest ważne. W ogóle jak słucham Cię, to myślę sobie, że jednak nie zwątpiłam ani przez sekundę, wiedza nas wybawi, że my lubimy jej nie zgłębiać, bo wiadomo, że tak jest łatwiej, ale ile osób popada właśnie już nawet abstrahując od ciąży, tak jakby w taką manię ćwiczenia dla samego ćwiczenia i myślimy sobie, to jest aktywność fizyczna, ona jest dla nas zawsze dobra, no ale jak widać nie i trzeba poznać trochę tą naszą fizjologię, fizjologię dokładnie i też to, jak działa po prostu nasze ciało, żeby podjąć świadomą decyzję, dlaczego wybieram takie, a nie inne ćwiczenia. I teraz najwspanialsza rzecz jest taka, że nie musimy tego sami wymyślać i sami robić researchu, bo są tacy ludzie jak ty, którzy nam dają właśnie jak na tacy rozwiązanie, tylko wystarczy się zainteresować tematem, powiedzieć, czy zaobserwować nasze ciało, nasze potrzeby i ten gotowy plan już jest. Tak. I to są wspaniałe czasy, że mamy możliwość właśnie teraz sięgania po pomoc, która jest tak ogólnie dostępna, tak. I inwestować przez to w swoje sprawne ciało, niezależnie od tego, przez co przechodzi, czy to jest ciąża, czy to jest coś innego. Nie wiem, czuję jakąś taką ogromną właśnie wdzięczność za to, że wystarczy poszukać i oczywiście włożyć pracę, czyli znowu poczuć tą sprawczość, że nasze ciało, no jakby ktoś za nas tego nie zrobi, ale możemy przez to czuć się dobrze, nawet w najtrudniejszych warunkach. I właśnie mówiłyśmy o ciąży, ale też bardzo bym Cię chciała zapytać, no bo są różne inne też etapy. Już nie mówię o takich sytuacjach, gdzie mamy, nie wiem, jakiś wypadek, poważną chorobę, no bo to są już zupełnie indywidualne kwestie. No ale takimi też momentami przemiany w naszym życiu są na przykład okres dojrzewania, czy potem okres przekwitania menopauzy. Czy to też jest, czy wtedy też my powinniśmy patrzeć na swoje ciało w kontekście ćwiczeń i zdrowia uroginekologicznego inaczej? Czy jakby są specjalne rekomendacje na te etapy życia? Jeżeli chodzi o okres dojrzewania, to ja bym tutaj po prostu raczej myślała o tym, żeby właśnie najczęściej pacjentki mówią tak, o tych bolesnych miesiączkach. Jeżeli tutaj o to chodzi, to po prostu dbajmy o dobre nawyki, czyli właśnie nie sikajmy za często, nawadniajmy się, dbajmy o tą dietę i opozycję, mikcję, defekację i tak dalej. Tutaj młode ciało, to tam się nic raczej nie powinno zadziać, ale też bywa tak, że po prostu mam pacjentki takie bardzo młode, które mają też problemy uroginekologiczne, które właśnie wynikają z takiej
często nadmiernego napięcia, dużo oczekiwań wobec siebie i wobec społeczeństwa, wobec danej osoby i się rozwijają różne takie zaburzenia, jakieś bóle w okolicach właśnie miednicy, bóle brzucha, duże napięcie właśnie gdzieś tam w środku i to jest też kwestia do przepracowania wtedy i z psychoterapeutą i fizjoterapeuta już pracuje z ciałem, ale jeżeli chodzi o młode osoby, no to przede wszystkim ważne jest właśnie to, co jest w głowie, tak? Żeby taką po prostu mieć miłość do swojego ciała, taką tolerancję. A treningi po prostu no, dopasowujemy też do potrzeb, no to w każdym wieku. Mhm. I w okresie menopauzy, no tutaj mamy problem taki hormonalny, który jakby zanik pewnych hormonów powoduje też zmiany w strukturze śluzówki, strukturze błon właśnie w okolicach pochwy, cewki moczowej, troszeczkę właśnie osłabienie tych struktur, zanik kolagenu i po prostu też trzeba ćwiczyć. Można się wspierać właśnie leczeniem u lekarza, dbać o siebie wyjątkowo, ale tutaj też wyjątkowo pilnować tej profilaktyki, tych dobrych nawyków. A ćwiczenia właśnie też super, po prostu mam pacjentki w okresie menopauzy, które po prostu tak ładnie ćwiczą i po prostu jestem tak z nich dumna, po prostu tak fajnie, na przykład przychodzi pani, która gubi mocz i przychodzi po 2 miesiącach, która go nie gubi. Ja mówię, wow, że to działa. Ona jest, mówi, wow, moje życie jest teraz super, no bo pamiętajmy, że to po prostu bardzo negatywnie wpływa na psychikę, jeżeli po prostu raptem mamy mokrą bieliznę, pachnie to nie najładniej, jesteśmy gdzieś w miejscu publicznym, może ktoś poczuje, zamykamy się w domu, wtedy nie chcemy wychodzić, po prostu to jest, a w okresie menopauzy właśnie mamy jeszcze też dużo takich problemów emocjonalnych, ciężko się sobie z tym pogodzić i tak dalej, tutaj jest jakbyśmy były przed PMS, miały PMS, ale cały czas, prawda? Więc to jest trudny czas, więc po co sobie dokładać ten problem jeszcze z nietrzymaniem moczu, jeżeli go można nie mieć? Tak, ale to jest też coś, o czym powiedziałaś na początku, że my często mając te objawy obwiniamy siebie, swoje ciało, wydaje nam się, że jesteśmy właśnie wybrakowane i jeszcze bardziej pogłębiamy się w takim poczuciu winy, zamiast odwrócić to kompletnie i stwierdzić, okej, to jest w moich rękach, żeby to zmienić. W sensie to nie jest moja przypadłość, to nie jest to, że jestem jakaś przeklęta, gorsza, czy po prostu beznadziejna, tylko wręcz to jest coś pozytywnego, że to nie jest jakaś diagnoza, która powoduje, że musimy brać leki do końca życia, tylko my po prostu możemy włożyć wysiłek i czuć się dobrze. To jest piękne, tak, co potrafi nasze ciało. Tak, i to są tylko ćwiczenia, naprawdę. To nie są jakieś zabiegi za miliony złotych, na które trzeba wziąć kredyt. To jest proste rozwiązanie. Robisz ćwiczenia codziennie. No. Ale też jest dużo właśnie tych parametrów, o których powiedziałaś, że tak tutaj mamy takie dolegliwości i możemy mieć, możemy być starsi, młodsi, przed ciążą, po ciąży, cokolwiek, bardzo dużo tego jest. Mamy różne nawyki, różną intensywność ćwiczeń i no ciężko może nam być to dobrać, ale z tego co wiem, to ty wymyśliłaś coś genialnego. Tak, Karolina, właśnie zaczęłaś już o tym wcześniej mówić, że mówisz, no warto sobie tam posłuchać własnego ciała i dobrać sobie odpowiedni tam trening, no bo wiadomo, że ja takie rzeczy też robię i dobre treningi, dobry ruch proponuję, taki właśnie w zgodzie z potrzebami ciała. Ale nie każdy potrafi zrozumieć, jakie są potrzeby jego ciała, więc ja w ogóle teraz wymyśliłam aplikację Woman Up, która w ogóle na początku jest ankieta, i w ogóle odpowiadasz na kilkanaście pytań i już Cię dobiera. Już nie musisz myśleć, jakie Ty masz potrzeby. Już po prostu ja Cię zapytałam i ona Ci na podstawie algorytmu przygotowała trening, który jest dla Ciebie potrzebny. Dla Twoich potrzeb ciała, prawda? Więc po prostu już ja naprawdę tak cały czas rozmyślam, jak jeszcze te kobiety po prostu ułatwić, żeby po prostu nie utrudniać, bo mamy już tyle rzeczy na głowie. Po co to już utrudniać? Jeżeli chcesz ćwiczyć, a powinnaś ćwiczyć, ale ćwicz właśnie w dobry sposób, z potrzebami własnych, dostosowany trening do potrzeb własnego ciała. I ja właśnie do tego stworzyłam aplikację, taką właśnie moje takie hasło przewodnie z miłości do kobiecości, żeby po prostu tak z szacunkiem do ciała, w zgodzie z tym ciałem, żeby po prostu je wspierać. Oczywiście te treningi też są po to, żeby mięśnie wzmocnić, wyrzeźbić, odchudzić i tak dalej, ale nie zaburzą naszych naturalnych potrzeb ciała. Po pierwsze uważam, że to jest genialne, a po drugie to też pięknie nam zmienia taką perspektywę i relacje z tymi ćwiczeniami, że jak zaczynamy na nie patrzeć nie jako karę, czy wycisk, czy po prostu zniszczenie siebie po to, żeby potem poczuć się dobrze i nie wiem, mieć jakąś tam satysfakcję, tylko po to, żeby to miało jakąś funkcję dla naszego ciała, po to, że chcemy wzmocnić te konkretnie partie mięśni, bo wtedy będziemy mieć większy komfort
w jakimś aspekcie, który na przykład nam doskwiera. I właśnie taka uważność w trenowaniu też sprawia, że my chcemy ćwiczyć, bo wiemy, że to przynosi po prostu dobre efekty dla zdrowia, dla naszej głowy. I no myślę, że właśnie w tę stronę powinien w ogóle iść sport. Tak. Taki bo sport zawodowy osobna kwestia, ale taki sport na co dzień jest po prostu wsparciem zdrowia. Tak. Czymś profilaktyką, tak, jest konieczny. Tak. Właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy wszystkie ćwiczyły dobrze i żeby żadna z Was nie musiała chodzić do fizjo. Żadne, no, żebyście właśnie. Nie musiały chodzić do lekarzy, żeby tylko ćwiczyć dobrze, prawda? I na przykład teraz wszyscy bierzemy suplementy, łykamy tabletki, ale dalej to nie rozwiązuje naszych problemów. Nasze problemy rozwiąże wstanie od biurka i poćwiczenie, ruch, bo my jesteśmy zbudowani z mięśni i te mięśnie, po prostu ciało jest stworzone do ruchu. I dajmy sobie trochę dobrego ruchu. Ja też nie mówię, przecież nie masz czasu, to nie musisz ćwiczyć godzinę. Znajdź 10 minut, ale dobrego dla siebie, który będzie wspierał Twoje ciało. Ale przecież 10 minut codziennie, ja na przykład raczej wiesz, ćwiczę jogę, czy robię takie rzeczy mniej intensywne, i w momencie, kiedy przez rok robiłam codziennie taką praktykę, nawet 15, czasem 10, czasem 30, raz na jakiś czas godzinną, ale powiedzmy, że średnia była tak nie więcej niż 20 minut, to przynosi niesamowite efekty. I nagle widzę, jak moje ciało się zmienia, jak moje ciało wręcz lgnie do tego ruchu. Że ja wstaję rano, myślę sobie, o, chociaż się trochę porozciągam, bo wiem, że będę czuła się lepiej i psychicznie, i fizycznie. I to jest piękne, że to już nie jest zmuszanie się, tylko robisz to z przyjemnością. I Twoja aplikacja, kiedy będzie emitowany ten odcinek, jestem pewna, że już będzie live, więc ją oczywiście podlinkujemy. Ja sama jestem bardzo podekscytowana. Mogę powiedzieć wszystkim, że miałam przyjemność zobaczyć przez ramię Gosi, jak ona wygląda. Jest piękna, funkcjonalna i naprawdę ma tyle funkcji, że będziemy mieć co robić i będziemy miały urozmaicony ten program. Jestem pewna. My oczywiście, my kobiety ćwiczące z Tobą. Zadam Ci na koniec jeszcze takie pytanie, bo chciałam też poruszyć temat różnych ciekawostek, więc mówiłyśmy i o brzuszkach, o wciąganiu brzucha. I jeszcze jedna rzecz, którą przyuważyłam u Ciebie. Trochę niezwiązana, ale w sumie związana. To był kubeczek menstruacyjny. Ja też nigdy o nim nie mówiłam od takiej strony eksperckiej. Sama jestem użytkowniczką. Jestem ciekawa, co Ty po prostu o nim sądzisz i czy polecasz, czy on jest dla każdego. Mhm. Jak to wygląda? Wiesz co, no właśnie dużo przychodzi do mnie pacjentek, które mi zgłaszają, że mają problemy z kubeczkiem. Mhm. I tych problemów może być wiele, więc postanowiłam, że właśnie trochę tak doedukuję kobiety z mojej strony, tak? No bo mam wrażenie, że te osoby, które dobierają te kubeczki w internecie, pomagają, one mają bardzo dobrą wiedzę, ale niekoniecznie z jakby mojej branży. Mhm. Więc myślałam, uzupełnię tą wiedzę, która jest w internecie. Bo tak, są badania, które są publikowane na PubMed, które właśnie tam badano wpływ kubeczka na wiele kobiet i tak dalej. Więc jakby generalnie kubeczek jest bezpieczny, tak od razu generalizując, on jest bezpieczny. Natomiast są osoby, no jak są, nie wiem, osoby, które mają rude włosy, no jakieś tam mają jakąś cechę, to są osoby, które będą zawsze na kubeczek będą reagować napięciem mięśni. Jakby one reagują tak, po prostu tak mają, że po prostu ten kubeczek podnosi im napięcie mięśni, on po prostu reaguje na ciało obce w ten sposób. Mhm. I te osoby mogą podczas noszenia kubeczka odczuwać większy ból podczas miesiączki, no nie? No to wtedy lepiej nie używać, no to zmienimy sobie na coś innego, bo to nie jest dla Was, tak? No tego nie przeskoczymy, no tak jest Twoje ciało, tak reaguje. Natomiast też bardzo często jest tak, że kubeczek przecieka. No i w internecie mówią, no to masz zły kubeczek, a to masz coś tam. Mhm. Ale bardzo często jest tak, że właśnie dochodzi podczas noszenia kubeczka do obniżenia przedniej ściany pochwy, do tylnej ściany pochwy. To jest, a naprawdę obniżeń ścian pochwy ma bardzo dużo osób. Bardzo dużo. Jeżeli te osoby, które ćwiczyły kiedyś brzuszki, które w ogóle no, sikały na małysza, no to już mogą podejrzeć, że coś tam mamy. Może być ta słabsza przednia ściana pochwy. No i wtedy po prostu, jeżeli na przykład kichniesz, albo gdzieś tam zmienisz pozycję, albo coś, no to ta przednia ściana pochwy się obniża, no bo wzrasta ciśnienie w jamie brzucha i kubeczek może się odkleić, rozszczelnić. Wtedy no przecieka. Mhm. To właśnie z tym przeciekaniem. Ja to w poście takim, nie wiem czy ty widziałaś taki post, że zrobiłam wszystko z modeliny. Nie widziałaś tego? Nie, zrobiłam, po prostu super to jest. I tam po prostu pokazuję dokładnie, jak wkładam kubeczek do pochwy i co się może podziać. Po prostu jak właśnie obrazowo wyjaśnić, co trzeba zrobić, no nie?
I po prostu bywa tak, że po prostu to, że coś tam się dzieje z tym kubeczkiem, czyli włożyłyśmy i przecieka, albo się wysuwa, albo coś, to już sygnał, idź do fizjo, bo to nie jest okej, bo on powinien być umieszczony. W ogóle wprowadzenie też powinno być bezbolesne. I jeżeli wprowadzasz go dobrze, rozkłada się. Jeżeli się nie rozkłada, to można sobie tam palcem posprawdzać, czy go obkręcić, mhm. czy to się rozłożył i powinno być wszystko ok. Jeżeli coś się dzieje podczas tego noszenia, boli, przecieka, wysuwa się, nie wiem, coś tam, to coś się dzieje z dnem miednicy. To sobie sprawdź. Ale też byś rekomendowała testować różne rozmiary najpierw, zanim będziemy mieć taki wniosek, czy to nie robisz takiej dużej różnicy? Wiesz co, no trochę robi, no wiadomo, no bo każda z nas jest innej budowy i faktycznie, no tylko te kubeczki nie są najtańsze. Mhm. No nie? I, nie zamówimy sobie nie trzech, sobie, żeby tak. wybrać potem jeden, no, a dwa wywalić, nie? No właśnie, no i na przykład ja sobie zamówiłam ostatnio taki za 180 zł. I on jest super, no nie? Jest w ogóle fajny i tak dalej, no ale gdybym miała, na przykład gdybym się nie sprawdził, no to bym se pluła w brodę. Naprawdę. Tak, no też nie jest to coś, co zwrócisz albo komuś tak. oddasz za bardzo. No, no właśnie, no. Więc tak naprawdę trzeba dobrze, zanim wybierzemy, to naprawdę trzeba poczytać, dowiedzieć się i tak dalej. Faktycznie te w internecie właśnie te panie doradzające to są całkiem okej, fajne teksty piszą. Natomiast właśnie też może się okazać, że już kupiłam i on mi się kurczę nie sprawdza. No i kupiłam drugi i też coś jest nie tak. No to wtedy właśnie to sprawdźmy. Wiesz, z drugiej strony też to jest taka inwestycja na lata. Ja mam bardzo długo mój kubeczek i też z tego, co słyszałam, to kobiety potrafią korzystać 10 lat z takiego kubeczka, więc nawet jeśli stracimy trochę kasy, no to myślę, że w perspektywie wielu lat to nie jest aż tak dużo, wyliczając sobie na każdy okres, który mamy. Mhm. Więc może jednak warto, ale oczywiście najbardziej warto iść do fizjo. Więc powiedz mi, czy... do Ciebie można się też umówić, jako do specjalisty? Można. Masz listę oczekującą na 3 lata. No nie powiem, żeby to było łatwe dostać się do mnie na wizytę, bo ja jestem jedna, chętnych jest dużo, natomiast jak najbardziej można. U mnie cały czas na mojej stronie panifizjotrener.pl jest kalendarz, po prostu nie trzeba nigdzie dzwonić i tak dalej. Sprawdzamy w kalendarzu, czy są teraz dostępne terminy. Jak są, to się zapisujemy i po prostu jest taka możliwość. Ja uwielbiam pracować z pacjentkami, ja nigdy nie przestanę pracować z pacjentkami i to jest po prostu esencja mojego życia, praca z ludźmi, więc po prostu zawsze będzie można się do mnie na wizytę umówić. Już Ci to mówiłam przed nagraniem, ale ja uważam, że to jest piękne, że jesteś praktykiem, jednocześnie dzielisz się tą wiedzą i to sobie razem współgra cudownie. Możesz rozmawiać z kobietami i w przestrzeni internetowej i na żywo sprawdzać rzeczywiście to, jak działa to, o czym mówisz. Więc dziękujemy Ci za to, że dzielisz się tą wiedzą i dzięki temu kobiety mogą naprawdę ulżyć sobie i wesprzeć swoje zdrowie. I jeszcze w takim razie dodam Ci ostatnie pytanie. Jeżeli na przykład ktoś potrzebuje szybko wizyty, nie może się z Tobą umówić, to czy, nie wiem, możesz jakoś doradzić, jak znaleźć dobrego specjalistę, czy fizjoterapeuci ogólnie też znają się na tej dziedzinie, którą Ty się zajmujesz? Nie. Jeżeli by chcecie, żeby ktoś Wam zbadał dno miednicy, a dno miednicy bada się przez pochwę, czyli trzeba skończyć odpowiednie kursy, dostać specjalne certyfikaty, żeby po prostu takie badanie przeprowadzić, bo to jest naprawdę badanie, które musi być przeprowadzone w konkretny sposób, żeby ocenić funkcję dna miednicy. I szukamy osoby, która zajmuje się fizjoterapią uroginekologiczną, po prostu tak określają, albo terapeuty dna miednicy. Okay. Ale po prostu najlepiej, żeby to było badanie właśnie per vaginam, czyli przez pochwę, które oceni właśnie funkcję mięśni. Super, wszystko wiemy. Gosia, bardzo Ci dziękuję za ogrom wiedzy, którą się dzielisz i którą podzieliłaś się dzisiaj. Jeszcze Ci wszystkiego dobrego, szczególnie przy starcie aplikacji, ale ja wiem, że to będzie sukces. Także dzięki i do usłyszenia. Dziękuję, cześć. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypomnę, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i posłuchacie go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Na YouTubie jest dostępny w wersji wideo i będzie mi również bardzo miło, jeśli znajdziecie chwilę, aby podcast ocenić i zrecenzować na Spotify'u, tam można dać mu wybraną liczbę gwiazdek. To samo w przypadku aplikacji podcast na iTunesie. Możecie tam również napisać kilka słów recenzji. Wszystkie te działania są dla mnie bardzo pomocne, bo dzięki temu podcast jest dalej promowany i dociera do szerszego grona odbiorców. Oczywiście w obu aplikacjach możecie podcast zaobserwować,
czyli dodać do swojej biblioteki na YouTubie, zasubskrybować mój kanał, zostawić lajka czy też komentarz, ale jeśli macie ochotę na więcej dyskusji, wymienienia wrażeń i poszerzonych treści podcastowych, to lećcie koniecznie na mojego Instagrama Karolina Somańska. To wszystko oczywiście linkuję Wam w opisie i dodam, że w marcu z uwagi na sytuację na świecie zdecydowałam się, że cały zysk ze sprzedaży w moim sklepie internetowym, czyli Karolina Sobańska / sklep, przekażę na odpowiednią zbiórkę pomagającą uchodźcom z Ukrainy. O wszystkim będę oczywiście informowała, także tak jak wspomniałam, śledźcie mnie koniecznie na Instagramie. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście z nami podczas tej rozmowy i zapraszam ponownie w poniedziałek o 7 rano. Do usłyszenia, cześć!